Witam serdecznie, serwis Nasze Sprawy 24 i Portal Pomorza. No i na Wołyniu, kiedy jesteśmy, dotarliśmy do kolejnej miejscowości, którą będziemy odwiedzać. No tutaj na pewno organów żadnych nie będziemy widzieć, bo jesteśmy mianowicie w Poczajewie. Tutaj się mieści Sanktuarium Matki Boskiej Poczajewskiej. Widzimy właśnie, wjeżdżamy tutaj od strony miejscowości Dubno. Od Dubna. Tam po drodze w Dubny też był piękna cerkiew, sobór taki. Tutaj natomiast widzimy ten kompleks klasztorny. On jest bardzo ściśle związany tutaj z historią, no i pozytywnie, negatywnie, znaczy to nie mogę powiedzieć tak do końca, ale tutaj się mieściła też siedziba takiego bractwa cerkiewnego, czy jakby to nazwać, organizacji Czarnej Sotni. Też długi czas był grekokatolicki. No popatrzmy, tak wygląda okolica, a tutaj wita nasz, to jest krzyż taki przydrożny, tam widzimy, jest obraz Matki Boskiej Poczajewskiej. Będziemy sobie to oglądać. Proszę mi wybaczyć, jeżeli nie będziemy mogli dużo coś komentować, albo na przykład mówić, co robimy, gdyż tutaj trwają troszeczkę takie sprawy związane z przejęciem tego, próbami przejęcia tego soboru, jurysdykcji nad nim poprzez dwie dnia zwaśnione strony, a mianowicie Patriarchat Kijowski, Patriarchat Moskiewski. Ale teraz już kończymy i jedziemy tam to zobaczyć. No i dotarliśmy już tutaj do Poczajewa. Jesteśmy teraz u podnóża wejścia do tego klasztoru, który tam się znajduje. Zaraz będziemy zobaczyć, ale tutaj widzę nas taka tablica, gdzie mamy tutaj poświęcone tutaj bohaterom Ukrainy. Zobaczmy, teraz Szewczenko jest tutaj, Iwan Mazepa, Stefan Bandera, Jewgeni Konowaliec, Simon Petliura i Roman Szuchewicz. Te dwa nazwiska, zwłaszcza Stefan Bandera i Roman Szuchewicz, są takie dość kontrowersyjne w naszej historii, ale oni tutaj, widzimy tutaj na Wołyniu, ich gloryfikują. No, taka jest ich historia. Roman Szuchewicz, jest tam znany Kław Sywmur, ten Kław Sawmur, to jeszcze inni, to był główny dowodzący ukraińską tą akcją na Wołyniu, właśnie przy mordowaniu tutaj nie tylko Polaków, bo oni mordowali dokładnie każdego, kto był tylko innej narodowości niż ukraiński. Tak. Dobrze, przejdziemy dalej, teraz idziemy zobaczyć. No, to wejście się znajduje tutaj. Wejście. Zobaczmy, jak piękny jest ten sobór tam. Chcemy sobie zobaczyć. Ja tu tak będę się starał nie tylko komentarza mieć, jak będzie więcej osób, gdyż nie chcemy tutaj antagonizować niepotrzebnie. Ale sobie tutaj chętnie poglądamy. Ładnie to wygląda, nie? Temperatura jest też... Też właśnie, dzięki, trafiliśmy na taki bardzo... O. Ładnie to wygląda, nie? Fajnie. No, zobaczmy, tam zaraz będziemy wchodzić. O, wchodzimy sobie tutaj. Właśnie przed chwilą spotkaliśmy Państwa z Polski, z Białej Podlaskiej. Zobaczmy, jak tu pięknie wygląda. Tu jedna wieża jest przykryta, jeden cała wieża. I dzwonnica to jest jakiś taki, co? Co ty myślisz, co to jest tu przykryte? Kotel. No zobaczymy.
Zaraz sobie tutaj zrobimy kilka zdjęć jeszcze. Mało ludzi jest akurat teraz, ale wejdziemy zobaczyć do środka. No być tutaj w tych okolicach, nie odwiedzić Poczajewa. Było coś nie tak. Widzimy takie dla charakterystyczne dla wszelkich obrządków wschodnich. Jestem taki zamiłowany do złotości, złotego, takiego wystawnego stylu. Chwilę zastanę, muszę też przerwać, żeby zrobić kilka zdjęć. Tam jest jeszcze, widzimy, jeszcze jedna. Teraz widać piękną okolicę. Oj. No i dotarliśmy, zobaczmy, tak wygląda tutaj okolica ze wzgórza, na którym mieści się ten zespół klasztorny w Poczajewie cały. No, złote wieże dominują nad okolicą. Kiedy się jedzie, to widać od razu z daleka, kiedy się słońce bija w nich. Jest ładnie wszystko zadbane, pilnują, a tutaj sady widzimy, na pewno misie coś prowadzą, może mąż, tak myślę, nie wiem. Trzeba sobie będzie dotyczyć, czytać. Naprawdę robi to wrażenie. Niestety, nie jest elektryczny. Carskie wrota. Za nimi się znajduje zapewne tutaj ikonostas tu jest. Zobaczmy. Jesteśmy właśnie przed wejściem, przed chwilą tam byliśmy, udało nam się coś sfilmować i zrobić zdjęcia. Ja powiem tylko dlatego, że nie zwróciłem uwagi, że tam jest zakaz, ale byliśmy cicho, nie używaliśmy flesza i to się udało nam zrobić. Ale popatrzmy, jak tutaj jeszcze wygląda właśnie te złote kopuły, wszystko, także tak wygląda w Poczajewie ten kompleks klasztorny. Tutaj też jeszcze jak patrzymy, tam na horyzoncie, tam daleko, widać jeszcze jakieś inne kopuły cerkwi. Bo tutaj jak jechaliśmy, to w okolicy było ich bardzo dużo. Tutaj natomiast jest taki, powiedzmy, centralny punkt chyba w tym rejonie. Ale na szczęście udało nam się tutaj wejść do środka jeszcze i cichaczem coś zrobić. Tylko przez nieuwagę, nic więcej. O. Teraz już będziemy pomału schodzić. Kupimy sobie jeszcze jakieś pamiątki i pojedziemy dalej. A trochę jeszcze na Ukrainie mamy go. Ale naprawdę odwiedzenie tego miejsca, widzimy, to robi wrażenie. Tutaj jak ktoś przeczyta z historii, to kiedyś było grekokatolickie, później były prawosławne. Tak też tutaj te przejścia między religiami to były takie dość częste i płynne.
sobie pomału teraz schodzimy na dół.